obok mnie, no chyba jak powiem bohater tego sezonu, to chyba nie będzie zbytnie duże określenie. Panie trenerze, dzisiejszy mecz 2-0, wyglądało, że bardzo spokojnie pana piłkarze podeszli do tego spotkania. Tak, wydawało mi się, że po tej pierwszej połowie, że as spokojnie, chociaż chłopaki też tutaj z boiska pokazywali, że pograjmy w piłkę na spokojnie, nie podpalajmy się i tak też żeśmy zagrali. Mamy piłkarzy, którzy w tą piłkę chcą grać, no i ja im tego nie zakazuję, no, mają grać i tyle, no, czują się bardzo dobrze, jak mają przy piłce, przy nodze, kto chce, to może przyjść do nas na trening i zobaczyć, jak dziadek wygląda w tej drużynie, to ja cały czas mówię, że to jest łączy nas piłka, bo to tak wygląda, jak podłapią kogoś, to praktycznie z tego ronda nie można wyjść. Panie trenerze, 4-0, 2-0, no wyglądało to jakby ta baraża Bytowia przeszła bez największego problemu. No nie jest tak, że my bez żadnego problemu. Myśmy do tego podeszli też jeszcze po analizie naszego ostatniego meczu. Dlatego też w składzie pojawił się Poczobut. Chcieliśmy ten środek troszeczkę wzmocnić, bo po pierwszym barażu po analizie stwierdziliśmy, że z tego środka parę jakichś tam zagrań było, które sprawiały nam jakieś problemy, no wyciągnęliśmy wnioski, chcieliśmy to zabezpieczyć i myślę, że dobrze to zrobiliśmy. No później przy tych już 2-0, przy rozluźnieniu, to jakieś tam sytuacje Radomiak miał, ale to bardziej wynikało z tego, że bardzo na luzie już żeśmy grali i praktycznie żeśmy wszystko kontrolowali. To już jest taki czas minimalnie na podsumowanie sezonu. Kluczowy moment tego wielkiego powrotu Bytowi? Chrobry Gogów, myślę. Ja dzisiaj chłopakom powiedziałem na odprawie, że to był szósty mecz. Sześć meczów takich bardzo dobrych miał Górnik Zabrze, który awansował. Sześć meczów z rzędu Sandecja. Nowy Sącz też miała takich sześć bardzo dobrych meczów, no i my też mieliśmy od Chrobrego, tak zaczęliśmy już bardzo dobrze grać, wcześniej graliśmy też dobrze, ale każdy widział, że nas ci sędziowie bardzo mocno krzywdzili i to dla nas było jeszcze dodatkowe jakieś obciążenie, później żeśmy się zastanawiali już, kto sędziuje i sprawdzaliśmy, gdzie wcześniej nam sędziował, czy też nam przeciwko jakoś tam źle sędziował, ale taka jest prawda, tak było. Oczywiście my się na to kompletnie nie za mocno nie skarżyliśmy, ale taka była prawda. Cały czas chłopaki wierzyli, cały czas ja też wierzyłem, ale no, te chwile takie trudne były. Człowiek sobie myślał nieraz, no, co będzie, jak spadniemy. No i teraz obarczą też mnie wszyscy za to, że no, przede wszystkim naszych włodarzy i Janusza Wiczkowskiego i Rafała Gierszewskiego, którzy postawili na mnie, a też, jak to się mówi, Jobów trochę przez to dostali, internauci i także na niedoświadczonego trenera zaufali mi i mimo jakichś tam porażek cały czas mnie wspierali i Janusz Wiczkowski i Rafał Gierszewski cały czas mówili, że wierzą we mnie, że wierzą w to moje szczęście, że uda się, moi przyjaciele, żona, dzieci, no wszyscy czekają na mnie właśnie w Chorwacji i też do nich zaraz z Przemkiem Norką, trenerem bramkarzy, jedziemy, jego żona też tam jest i razem będziemy się jeszcze chociaż przez 5 dni cieszyć. Padło już imię Janusz, ale ja zapytam o Surdykowskiego. To też chyba był taki moment, w którym Janusz powrócił i dał wielką jakość temu zespołowi. No, ja z Januszem Surdykowskim mam dużą chemię. No, jest tutaj bardzo długo, no, tak samo czy ten pan dyrektor Łukasz Wróbel. Mam z zawodnikami bardzo dobry kontakt, niektórzy wręcz mnie pytali, czy nie za dobry, czy to nie jest, nie ma, to są inteligentni ludzie i to nie ma na zasadzie koleżeństwa, tylko wzajemnym szacunku, oni mnie szanują, ja ich szanuję i myślę, że tak to powinno wyglądać, ale tu nie ma nic na rzeczy typu luźnych jakichś tam takich naszych stosunków czy pracy razem. Muszę o to się jeszcze zapytać na koniec. Z pewnością chciałby pan prowadzić zespół w przyszłym sezonie. Pierwsze pytanie, czy pan może? Chodzi mi o licencję i czy ma pan jakieś sygnały? Powiem tak, mam sygnały, pracujemy nad tym. Na razie nic więcej nie powiem. Dobrze, dziękuję bardzo i gratuluję.